No dobra, sorki za to, chociaż to nie jest moja wina tak naprawdę. Gra się skraszowała. Ona się mi nigdy nie kraszowała, jak nie nagrywałem, to ona się nie kraszowała. Tylko jak nagrywam, może za dużo używa pamięci, bo ta gra dosyć dużo zżera pamięci niestety. Więc dobra, ruszymy i zobaczymy, jak to będzie. Powinno zadziałać teraz. Nie wiem, czy ta gra ma memory leak, czy po prostu ta pamięć wysysa się stąd, wylatuje. Może źle zakodowane, czy coś, nie wiem. Ale jest interesująca i wciągająca, więc. Okej, okay, obliczamy teraz zaopatrzenie i. Defeat. Nie było generała. W Lexington. Niech to szlak. Dlaczego nie było generała? Okej. Okay. Stracili 861 ludzi, 335 kawalerii. Oni stracili troszeczkę więcej, ale i tak tę bitwę przegraliśmy, bo nie mieliśmy generała. To i tak dobrze nam poszło bez generała. On próbuje atakować Assault, czyli próbuje zdobyć to miasto, Lexington, bo to jest oblężenie tego miasta, on szturmuje go. No to cudownie. O cholera, obeszli Fredrickson, Fredericksburg, nie wiem, czy widzieliście. Harper's Ferry zaatakował nas. Beauregard. Nasi żołnierze stchórzyli. Większość. Mieli też dwie rzuty kostką, ale artyleria dała im bobu. Atak dewastujący. Wyrównane straty. Myśmy stracili 40, oni 36. 456 zdezorganizowania im zadaliśmy, a oni nam zadali 481 zdezorganizowania. Nie wzięli jeńców, to dobry znak. Przeszli przez rzekę. Byliśmy okopani. Jakie mamy okopanie? 300%. I żeśmy tę bitwę przegrali z takim okopaniem? Ja pierdolę. Mieliśmy 12 tysięcy żołnierzy, a oni 16 tysięcy. Mieli 4 do 1 w kawalerii. 4400 na 1700. No prawie 4 do 1. Artylerii podobnie. Nie jest przyjemnie, jest gorzej mi idzie. Jak nagrywałem, szło mi bardzo. Jak nie nagrywałem, szło mi bardzo dobrze. Natomiast teraz idzie mi chujowo. Stalemate, obroniliśmy się. Mamy bardzo dobre okopania. Próbował zdobyć to miasto Quincy, nie zdobył. Jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Jest bardzo nieprzyjemnie. Komputer gra zdecydowanie lepiej niż jak nie nagrywałem w mojej grze testowej. Więc komputer mnie troluje jak cholera. Belmont obronił się. Fort Belmont obronił się. To dobrze. Ale on zacznie może go. Okej. Okay. Zadaliśmy mu straty kawalerii. Kawaleria próbuje zdobyć ten fort. Co za chuje. Hej, poszliśmy na Manassas. Więc McDowell ruszył dupę i ta cała nasza największa armia spod Waszyngtonu, Aleksandria ruszył się. To dobry znak. Szczególnie jak Beauregard poszedł w drugim kierunku. Butler przy Norfolku ma siłę 70, a tamci mieli siłę 500. To bardzo źle. Okej, okay, tu są małe kawalerie, które przecinają je zaopatrzenie. Okej, okay, Junia Victory, hej! Stracili dwa oddziały, ponieważ Manassas, pamiętamy gdzie jest Manassas, to jest przy Aleksandrii, Aleksandria jest przy Waszyngtonie i Baltimore. Sprzątnęliśmy ich, to dobrze. Stracili prawie 900 żołnierzy. Nasz Irwin McDowell pierwsze zwycięstwo, jak myśmy mieli 38 700, a oni 1500, więc ciężko nie wygrać. Więc hurra, nasi żołnierze są zajebiści. Więc to ofensywę przy Waszyngtonie chyba trzeba będzie kontynuować, ponieważ trzeba przecież mu zaopatrzenie. Coś się strzela, nie wiem co.
Okej, okay, zachowamy tą grę i przeczytamy wiadomości, bo zawsze zapominam. Okej, okay, nie będzie korpusów przed marzec 1862, ale możemy zbudować dywizję od oktober. To jest maj, august, september, oktober. To jest 10 miesiąc. To sobie przetłumaczcie, który to jest po polsku miesiąc. 10 miesiąc dopiero, to jeszcze jest august. To jest august, september, to za dwa miesiące chyba będziemy mogli. Okej, okay, tu idziemy dalej. McDowell jest aktywny. Hej, McDowell ruszył dupę i trzeba zdobyć Manassas. Manassas jest depo, więc ten depo trzeba zdobyć. A Beauregard idzie tutaj. A my się wycofujemy tutaj. Tak, McDowell oberwał i dostał w dupę. Beauregard też, no to ty chuju, więc my teraz zdobędziemy Harper's Ferry. Skoro ty atakujesz mnie tutaj, to my zdobędziemy Harper's Ferry. Tak jest, kurde. Nie, to nie ma sensu tutaj pójść. Tyler, gdzie ty idziesz? Do Fairfax, Virginia. Miałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo jesteś idiota. Dobra, to na czerwono, może pokażę to. Przypomnijmy, że tu mamy atak na wszystko. Atak czerwony to jest atak, że się nie wycofujemy, a jak są jakieś miasta do zdobycia, to je zdobywamy. Atak natomiast taki pomarańczowy to jest atak normalny, ale nie zdobywamy, nie szturmujemy żadnego miasta. To jest obrona, a to jest spierdalamy. Więc my atakujemy maksymalnie, chcemy zdobyć to miasto tutaj. Jest jeden garnizon, bardzo mała power, więc chcemy to zdobyć. Ten gość oberwał mocno, przynajmniej tak mamy nadzieję, i został w Manassas go został zjebany po prostu. Wujku Tymo, jak ty brzydko mówisz, a chuj. Okej, okay, mamy w miarę dobry garnizon tutaj, a on zanim przyjdzie tutaj przez rzekę czy coś, nie wiem, chcemy przejść tutaj do tego miasta, tylko problem jest taki, że tutaj jest że tu już jest ich kawaleria, to my się wycofujemy tam, gdzie oni mają tą kawalerię. To mi się bardzo nie podoba. Ta siła bojowa bardzo mu zmalała. Zaopatrzenia ma dobrze. Amunicji ma na jedną bitwę jeszcze. Teraz co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy na przykład tutaj się wycofać i użyć pociągów? O, szlak, to jest jeszcze gorzej. Bo jak tu zostaniemy, to zostaniemy w dupę ponownie. Czy możemy tu pójść? Nie. Czy możemy tu pójść? 33 dni. Czy możemy tu pójść? 53 dni. Dlaczego tak, kurwa, źle jest? Tu się powinienem wycofać od razu. Czy możemy użyć tutaj... Niech to szlak. Idzie nam bardzo źle. Okej. No nie, to tu jest tragiczna sytuacja. Jeszcze nigdy tak źle nie miałem w tej grze. Tak. Tu trzeba zdobyć to, zdobędziemy i pójdziemy później na Lisburg. Najgorzej jest tutaj. Nie, nie mogą. Bałem się, czy tutaj mogą pójść linia kolejowa, ale nie, ta linia kolejowa jest moja. Więc oni nie mogą tutaj zaopatrywać. Zobaczymy tutaj zaopatrzenie. To jest moje miejsce. Ja tutaj, mimo że to jest flaga konfederatów, Unia ma 70% lojalności i military control jest 75%. Tutaj nie powinna przechodzić za dużo tego zaopatrzenia ich. Mam taką cichą nadzieję, więc ta armia powinna... Mam taką nadzieję, że to szlak ich trafi, tych chujów. Zdobędziemy Manassas, zostawimy garnizon i pójdziemy na Louis. On idzie na Waszyngton. To mi się... bardzo nie podoba.
Mamy duży garnizon, oni powinni nam nafiukać, ale jak pójdą tutaj do... jak pójdą tutaj, to może być problem. Okej. Okay. Jakie możemy ruszyć? Tego nie, poczekaj. Tego nie. To nas nie obchodzi, Kalifornia i tak dalej. Okej, okay, ten w ogóle nie nabiera tutaj rumieńców. Mi się w ogóle nie podoba. Niech on pójdzie do Nowego Jorku. Okej, okay. Następne. Artyleria. Pamiętamy, że w Iowa coś w Missouri mieliśmy coś mieć, ale nic nie mamy. Tu też nie nabiera rumieńców, jest bardzo źle. Nie wiem, dlaczego nie nabiera rumieńców. Skoro tak, to cię ruszymy. Czy tutaj jest tak, że na przykład Cleveland, zobaczymy region. A pod C, tak? Ok. Niech to szlak. Oczywiście nie możemy ruszyć tutaj. Oh my god, Cleveland, IJK, Cleveland. Hej, 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 już minęło. No kurwa, nie powiesz mi. To nie jest to. To nie to Cleveland. Oni są chyba w złym... Oni są chyba w złym... No nie, są w dobrym stanie. Connecticut, są w Connecticut, to powinni nabrać rumieńców, a nie nabierają. To chuj. Co za brygady beznadziejne. Dubuque Militia, okej, okay, to możemy gdzieś ruszyć tak naprawdę. Sytuacja naprawdę już jest tragiczna. Okej, okay, a ty gościu... Jesteś w dobrym miejscu i masz bardzo dużo siły. Zjeb go. Thank you. Mamy tutaj brygadę. Mało element, ale masz go zjebać, to, bo on mi tutaj przecina zaopatrzenie. To jest bardzo mała kawaleria i on ma ich zjebać po prostu. I tyle. St. Louis. John Fremont. Fajnie. Mhm. Trzeba tutaj wziąć. Ok, do. Ona jest tutaj. Trzeba sobie wziąć tą. Gdzie jest moja flota? Ok, połączymy to wszystko. Cztery tury, ha? Okej. Okay. Okej, okay, wy wszyscy możecie się ruszać, to dobrze. New York Garrison, Fort Richmond, wszystko jest dobrze. Chcę zobaczyć, gdzie jest moja flota Riverin. Znaczy flota, która jest... Czy ja nie mam floty, która była... No właśnie, tu jesteś. Okej, okay. Chesterton może tu wskoczyć. To nie Chesterton, tylko Shelby z Chestertona może wskoczyć, bo tu jest dobre... Dobre wojsko. Okej, okay, Union Detachment. Czekaj, Union Detachment. Nie, jest fiksowane permanentnie. To będziesz częścią garnizonu. Cairo Force. Jest okej. Okay. Cairo Force... Okej, okay, dobra. Lion, ile ty masz? Ty masz siłę 345 i możemy tu przejść przez rzekę, ale to jest 3 do 1 i to nie bardzo. Nie jest cool, ale Cairo garnizon ma 170. Okej, okay, po pierwsze trzeba zjebać tutaj tego gościa, bo on mi tutaj przecina. To 28, trzeba go zjebać.
Cairo Garnizon, wy macie być w Cairo. I Cairo Force, wy też jesteście w Cairo i macie być w tym mieście, do cholery. Wy macie zaatakować, a później zobaczymy. Butler... Oh shit. Butler ma się bronić. Oj, Butler oberwie, więc Butler dostanie zjebany przez Josepha Johnstona. On w ogóle nie ma siły, więc to wszystko szlak trafi. Hurra! Okej, okay, tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj nic. Mamy jakiś nowy dowódca. Tak, za 6 tur będzie dopiero. Okej, okay, ta artyleria... Nie wiem, gdzie ojebnąć. To nie ma artylerii. Okej. Okay. Dobrze. Ja wiem, dlaczego tak on dobrze zaatakował. Ponieważ ja w mojej testowej grze zbudowałem wszystko masę tej piechoty i robiłem wszystko, żeby tutaj... Zapomniałem tutaj i zapomniałem o tych dwóch miejscach, tylko wszystko robiłem tutaj, żeby mieć jak najwięcej wojska i dlatego mnie nie zaatakował, nie mam zbyt silną linię obronną. Natomiast problem jest taki, że... O rany Julek. Okej, okay, to jest bardzo duży problem. Ty, to oni mogą Gettysburgiem pójść, może historycznie być. O, szlak. To nie jest przyjemnie. To nie jest przyjemnie tutaj. A może weźmiemy to do Waszyngtonu i wtedy przetniemy ich. Problem jest taki, że ten chuj... Ja pierdolę. Tak, jest wielki problem tutaj. Jest wielki problem. Okej. Okay. Słuchaj, ty masz pójść do nich. Ty masz się bronić. Tak. Ty masz się połączyć za 8 dni. A ty masz tutaj być za 34 dni. O szlak. O szlak. Nie jest dobrze. On też poniósł straty, ale nie takie co ja. Moja armia została rozbita. A próbujemy też, trzeba zrobić, żeby on... Evade combat, żeby on zwiewał. Masz spierdalać, a nie się bić, bo jesteś debilnym generałem. Banks. Jesteś debilem. Niech to szlak. Gdzie on idzie? Do Fairfax, Virginia. Okej, okay. Wy macie zdobyć tutaj Manassas. Okej. Okay. Szybko, szybko. Mina mi Asborn. Ale my tu mamy masę tutaj żołnierzy przecież. Osiem dni. Okej, okay, obstawimy ich. Powinno być dobrze, żeby to wszystko było obstawione. No jak ta armia tu się wedrze, to... O kurwa, to będzie tragedia. Heinzman, ciebie gdzieś przypadkowo nie wysłałem? Dziewięć dni. Masz się bronić, a nie atakować, debilu. Thank you. Tak. Ojej. Dobra, nie obchodzi mnie. Masz się połączyć. Jak najszybciej.
Okej, komputer zdecydowanie lepiej gra niż myślałem. Flota Faraguta mnie nie obchodzi. Ci też nie, ci też nie. Asborn, jak ci leci? Nieźle. Wiesz co, Asborn, idziesz tutaj, bo Wheeling już ma coś. Tak, Wheeling coś tutaj ma. Słabe, bo słabe, ale ma. Pójdziemy tutaj. Jedenaście dni i tak, trzeba zdobyć to miejsce. Dlaczego? Ponieważ tu jest linia kolejowa i tu idzie zaopatrzenie i te chuje zdobyły Clarksburg, albo przynajmniej mają go, niedoczekanie, i tutaj nie dochodzi zaopatrzenie, więc... Okej, okay. Ty tu byłeś chyba jakąś kawalerię i ta kawaleria spierdoliła stąd, to bardzo dobrze. Okej, okay, nie mogę znaleźć tej... No właśnie, już znalazłem. Czy możemy coś zrobić, żeby mu przeciąć zaopatrzenie tutaj? Bo ten chuj nie ma zaopatrzenia tutaj. Ta linia kolejowa, ona jest przecięta, to są moje wojska, on nie dostaje tą linię zaopatrzenia. Tu nie ma linii kolejowej, tu jakaś linia go osłania, w Dolina Shenandoah, tu szła inwazja tradycyjnie. I ja niehistorycznie dostałem w kość tutaj, niedobrze. Gdzie to tu idzie? Ja pierdolę. Nie, to jest bardzo mi nieprzyjemnie idzie. Mr. Price, ok, tu nic nie broni nas. Foot. Tak, tutaj idziesz, 10 dni. Obetniemy ci zaopatrzenie, ty chuju. Żebyś nie mógł skoczyć. A on oblega... on ciągle oblega tutaj Lexington. Jest wielki problem. No właśnie, to chciałem zobaczyć. Ej, Sumner, gdzie ty jesteś? Czy tutaj coś się dzieje? Tak, ciągle produkujemy was. Sumner natomiast... Okej, okay, idziesz tutaj i będziesz razem z tymi wojakami, okopanymi już, także będzie w miarę będziesz okopany. A tu ruszymy, jak te dupki z Huntera się zorganizują. McDowell atakuje. Co jeszcze możemy zrobić? Okej. Okay. Ci mają jeden element, którego nie mają jeszcze zrobionego. Okej, okay, to białe to oznacza, że nie mają elementu. Oni jeszcze nie są okopani. A tu nie mamy żadnego. Okej, okay, okej, okay, tu była chyba jakaś, ja tutaj skoczyłem, tu była chyba jakaś kawaleria, szurc, i dlatego szurca tu skoczyłem. Trzeba się zastanowić, co tutaj można, jakich można zadziałać tutaj. Tu jest Kentucky, teraz nie obchodzi na razie Kentucky. Sytuacja podbramkowa jest tutaj.
Jest tragiczna sytuacja, no ale cóż. Ten Shurt, słuchaj, gdzie on tu może pójść? Tu nie ma coś takiego, co im może zagrozić. To są jakieś małe kawalerie. To on, ten Wallace sobie poradzi z nimi. Jak to są małe kawalerie, które są tylko po to, żeby przeciąć tutaj linię zaopatrzenia, to on sobie z nimi poradzi, to nie jest problem. Więc Shurt, słuchaj, ty jesteś na linii kolejowej. Tak samo ty. Ty już fantastycznie tu wytresowałeś wszystkich. Fantastycznie wytresowałeś. McClellan. Okej, okay, Shurt. Camp Dick, tu się Junia automatycznie zrobiło wojsko, ponieważ tak jest. Wyssane, to, bo to historycznie tu było, no nie to, że ja to produkuję, tylko tu się zrobiło w Camp Dick, było historycznie, że wolontariusze z Kentucky poszli, no i tak naprawdę w tej grze to ma sens, bo tutaj się zrobiło wojsko samo z siebie. Przyszli chłopy z Kentucky z końmi oraz ze swoją artylerią oraz ze swoją muszkietami i zrobili sobie armię. O tak! Dla jaj, ponieważ oni są z Kentucky i oni mają sympatię do Unii, więc tu się wszyscy spiknęli. Tak samo się robi Konfederatom. I w tej grze to automatycznie, jak się robi wojsko, to ma trochę sensu. Ale spoko. Ty, ile ty masz siły? 136. To jest dosyć duża siła. Więc... Zrobimy siłę manewrową tutaj. Tak jest. Później uderzymy tutaj, wyczyścimy sobie zaopatrzenie i pójdziemy na Charleston, żeby chujom zagrozić. Będziemy zagrażać ich z obu stron. Pójdziemy tu i tu i jak wylądujemy, to pójdziemy na atak. Przynajmniej tak myślę. To było na tyle. Co tu jeszcze mamy? Boże. Co to jest warte? To ma 17 siły. No, co to jest 17 siły? W ogóle nie warto tego brać. Absolutnie nie warto tego brać. W Pittsburghu coś mamy? Tak. Możesz pójść do Pittsburgha. Tu jest Dziki Zachód. Na Dzikim Zachodzie mam wszystko w dupie. Tu i tak nic nie wyżyje. Oprócz Indian, którzy mogą przyjechać mi i za gardziałka zarżnąć. Co pewnie się wydarzy. Bo mi bardzo źle idzie w tej grze. Okej, okay, ty masz zaatakować go. Bardzo dobrze. Ciebie nie ruszyłem. Aha, bo masz być nieruszony. Okej. Okay. Więc możemy teraz zobaczyć nasze regiony bodajże. O, shit. Czy możemy tutaj większe to zrobić? Nie, nie możemy? Super. Okej, okay, Kalifornia trochę spada, ale jest okej. Okay. Zaopatrzenie tego w miarę dobrze. Lojalność w Lindenmary. W Missouri mam najmniejsze, bo tam jest... Missouri to był taki stan, gdzie są niewolniczy, jest sentyment do niewolników, znaczy, żeby... Niewolnictwo było, czyli oni są bardziej tacy, mimo że się opowiedzieli za Unią, to oni są za Konfederacją, bo to są chuje. Okej, szturmujemy Manassas, ryzykujemy trochę, no ale jak on tutaj poszedł, to nie powinien mieć zaopatrzenia, więc powinno być ok. Zaopatrzenie może być z Winchester, ale on tu nie za dużo, 24 produkuje szlak. Ma zaopatrzenie też pack train i supplies, czyli ma zaopatrzenie sobą wagony, co mi się nie podoba. Szlak. Okej, w następnym widły ruszymy to wszystko i zobaczymy. Chociaż nie, wiesz co, ruszymy teraz i zobaczymy, czy to szlak znowu komputera nie trafi. Wcale mi dobrze nie idzie. No dobra, już widzę, że jest problem, więc kończymy widły i w następnym wideo ruszymy to wszystko, bo widzę, że nie mogę nagrywać, robić ruchów i muszę grę na nowo załadować. Do zobaczenia.